Cześć, witajcie. Jesteśmy w Mediolanie. Jak krzyczały kandydatki na modelki w jednym z rozrywkowych programów, my też się bardzo cieszymy, że tutaj jesteśmy, bo od kilku dni Krzysztof Piątek jest oficjalnie zawodnikiem AC Milan. Głupio byłoby, nie będąc tutaj w stolicy Lombardii, nie nagrać wideobloga. Jestem w Mediolanie od czwartku, kiedy nastąpiła ta prezentacja oficjalna w ośrodku treningowym Milanello. Tam, jak zobaczycie, nie mogłem za dużo wam pokazać tych kilka obrazków. Polska, biało-czerwony. Polska, biało-czerwony. Polska, biało-czerwony. Dawaj, Krzysztof, najlepszy. Ale rzecznicy prasowi rozsądni są bardzo czujni. Taka ciekawostka. Wykorzystanie filmiku z treningu z Krzyśkiem w telewizji chociażby, bo w internecie była restrykcja totalna, kosztuje zaledwie 1000 euro, więc no było bardzo ciężko pokazać wam cokolwiek właśnie z tego ośrodka pięknego, treningowego, położonego no ponad 50-60 km od centrum Mediolanu. A my jesteśmy w tym momencie w Casa Milan, przed Casa Milan, czyli główną siedzibą Rossonerich, do której za chwilę zajrzymy. Kiedy ktoś pyta przed podpisaniem kontraktu, dlaczego AC Milan, to pokazuje mu się takie miejsce, do którego właśnie wchodzimy. Serce Casa Milan, serce całego klubu. Sala z trofeami. Tutaj także został przyprowadzony Krzysztof Piątek przez Paolo Maldiniego i Leonardo. Pokazali mu 7 pucharów Europy, 18 zdobytych Scudetto, także trofea za zwycięstwa w klubowych mistrzostwach świata i wiele, wiele, wiele innych, jak widzicie, za moimi plecami. Krzyśkowi dosłownie opadła szczęka, opadła kopara. No i to jest jedna z odpowiedzi na to, dlaczego warto grać i trafić na San Siro. Po imponującej sali z trofeami przechodzimy do równie ważnej sali legend AC Milan. Tych wielkich nazwisk naprawdę przewinęło się w ponad stuletniej historii tego klubu mnóstwo. Między innymi tutaj widoczny na obrazku genialny obrońca Franco Baresi, ale było też kilku, którzy zdobyli to indywidualne, najważniejsze trofeum. Mam na myśli oczywiście złotą piłkę. One wszystkie znajdują się właśnie w Muzeum Milanu. Zaczęło się wszystko od Gianniego Rivery, później był Ruud Gullit, Marco van Basten, Ricardo Kaka i jeszcze przed Brazylijczykiem Andri Szewczenko. Naprawdę robi to wszystko ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że podobała wam się ta krótka wycieczka po Muzeum Milanu. Na koniec dzisiejszego dnia wejdę jeszcze do oficjalnego sklepu klubowego, żeby poszukać koszulki z numerem 19 i nazwiskiem Piątek. Chodzę, szukam i się za bardzo nie mogę doszukać koszulki z numerem 19 i nazwiskiem Piątek. Mnóstwo jest tych koszulek do wyboru, do koloru, no ale z nazwiskiem Polaka akurat nie, można ją sobie oczywiście zrobić. Jest nawet biały kruk, koszulka z numerem 99, Il Fenomeno. Śledztwo trwa, ale na razie jest bezowocne. Mnóstwo tych koszulek wisi oczywiście w sklepie, jest do wyboru, do koloru, ale trudno szukać jednak koszulki Krzyśka z numerem 19. No trudno, nie wiem, może ten manekin jest przygotowany, żeby wkrótce trykot Bombera akurat tutaj się na witrynie pojawił. Nie chodziło nawet o pokazanie o tyle koszulki Krzyśka, ale wytłumaczenie tej sytuacji, dlaczego numer 19, a nie 9, o którym się tak dużo pisało. Nie ma to zbyt dużego związku z tą klątwą też, którą opisywali włoscy, także polscy dziennikarze w ostatnim czasie. Pippo Inzaghi, 2012 rok, gdy odchodził
odchodził z AC Milan, porzucił tę cyfrę, no to następnych 8 spadkobierców strzeliło łącznie dla Milanu w Serie A w tejże koszulce zaledwie 25 goli, więc przyznacie, że jest to wynik słaby. Krzysiek bardzo chciał ten numer, w rozmowach z Milanem od razu to podkreślał, no ale Maldini, jak i Leonardo stwierdzili, że od tego momentu, kiedy Gonzalo Higuain trafił do Chelsea i osierocił dziewiątkę, będzie to numer trochę wzorem NBA, no okej, może nie tyle zastrzeżony, co jednak taki numer, na który trzeba sobie zasłużyć, a nie dostaje się go od razu z automatu, bym powiedział, więc to też nie jest tak, że on jest zarezerwowany na przyszły sezon, bo również tak pisano dla Cutrone, dla Milanisty i on ma go dostać, absolutnie nie. Krzysiek powiedział, że jeżeli się wykaże, jeżeli się spisze, jeżeli strzeli kilka goli, to być może będzie należał do niego. Przy okazji tej historii pokazałem Wam większość sklepu w Casa Milan. Właściwie można dostać tu wszystko od skarpetek, majtek, koszulek, spodenek z logiem Milanu, po nawet, jeśli macie ochotę, o, piłeczki golfowe z logiem. Nadszedł dzień dzisiejszy, moi drodzy. Milan-Napoli, godzina 20:30, San Siro, mecz, który zapowiada się jako jeden z najlepszych, najciekawszych w ostatniej dekadzie pomiędzy tymi zespołami, dla nas z ważnymi wątkami, ewentualny debiut Krzysztofa Piątka, ten bezpośredni pojedynek z Arkadiuszem Milikiem, który jest w kapitalnej formie i goni Bombera w klasyfikacji Capo Canoniere, jest jeszcze Piotr Zieliński, zatem ewentualnie na boisku trzech reprezentantów Polski. Pięknych czasów dożyliśmy. Tak prezentuje się okładka La Gazzetta dello Sport. Znów na niej oczywiście Piątek, tym razem w towarzystwie Pakety. Ile warci są panowie P? AC Milan wydał na nich po 35 milionów euro. No i teraz następuje czas weryfikacji. Najbliższe 8 dni dla Milanu jest bardzo ważne. Najpierw dwumecz z Napoli w lidze i w Pucharze Włoch, później wyjazd do Rzymu na starcie z AS Romą. Jeśli Milan chce awansować do Champions League, no to musi zbierać punkty. Ma w tym pomóc m.in. transfer i Pakety, i ten ostatni Krzysztofa Piątka. Ja wykorzystuję jeszcze ten czas przed meczem na krótki spacer. Za moimi plecami przepiękna katedra na Piazza Duomo. Jeszcze wybieram się do sklepu AC Milan w piątek w Casa Milan. W tym oficjalnym sklepie nie udało się znaleźć koszulki z numerem 19. Może dziś się poszczęści bardziej. No dobra, powiedziano mi, że sklep przy Piazza Duomo jest znacznie lepiej wyposażony niż ten przy Casa Milan. W Casa Milan jesteśmy na miejscu. Zobaczymy, czy faktycznie tutaj koszulkę Piątka znajdziemy. O, już widzę. Do wyboru jeszcze biała, jeżeli ktoś miałby ochotę. No tutaj faktycznie znacznie lepiej. Ten sklep wyposażony. Okej, piątek, 19. Parę godziny do meczu. Jesteśmy już blisko stadionu San Siro. Jak widzicie, kibice się powoli schodzą. O, tam jest stadion. Pięknie podświetlony. Minuta, spełniasz swoje marzenia? No gdzieś czekałem na ten moment, bo wiadomo, przyszedłem tutaj, żeby grać i cieszę się z tego debiutu, ale wiem, że wiele przede mną i muszę jeszcze coś zmienić, żeby było lepiej. Tak, powitał Cię też speaker i kibice z Kurwa Sud, czyli tej najgłośniejszej trybuny, najbardziej aktywnej na San Siro. Jak się wtedy czułeś?
No na pewno fajne to uczucie, bo po to się gra w piłkę, żeby przeżywać takie chwile. Cieszę się z tego bardzo, ale wiem, że muszę jeszcze wiele zrobić, żeby mnie kochali tutaj. Twoja reakcja na ten transfer Krzyśka, piątka do AC Milan? Nie, bardzo dobra. Cieszymy się z tego, że kolejny Polak trafił do wielkiego klubu, a Krzysiek sobie zasłużył tym występami w Genui, bo dużo nastrzelał i trafił do wielkiego klubu. Tutaj widzę, że Włosi Cię pytają, Piątek czy Milik? Tak, no ale obydwaj są bardzo dobrzy. No, ja znam dużej Jarka Milika, no i wiem, jakie ma umiejętności, wiemy, jaką ma lewą nogę, jakie piękne bramki strzela. I Krzysiek też pokazał, że Serie A mu nie jest obca i dobrze się sprawuje. I oby jak najlepiej mu się to sprawowało, tylko od wtorku, nie? Ból głowy dla selekcjonera w tym momencie, trzech takich napastników, no to jest coś niespotykanego w Europie, nawet bym powiedział. Tak, ale taki chyba pozytywny ból głowy, no ma w czym wybierać, ma trzech znakomitych napastników. No, wiadomo, że pozycja Roberta no, jest niepodważalna. Arek i Krzysiek no, dużo strzelają, są świetnymi napastnikami i tylko się cieszyć z tego. Trzeba to jak najlepiej wykorzystać. Krzysztof Piątek po debiucie w AC Milan pojawił się na boisku w 70 minucie. Wielka owacja dla polskiego bombera. Miał jedną sytuację, nie wykorzystał jej dobrze w tej okazji, w tej sytuacji spisał się Dawid Ospina, ale był to pozytywny występ, było to pozytywne 20 minut Krzysztofa Piątka. Jeszcze na pewno kilka meczów na tym fantastycznym stadionie na San Siro rozegra. Ja powoli ewakuuję się już z Mediolanu. Mam nadzieję, że trochę tych kulis dzięki mnie zobaczyliście. No i do zobaczenia do następnego razu, a Krzyśkowi oczywiście życzymy powodzenia, życzymy mu wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.